I dwie blaszki mam już dorobione. Mniej więcej one wyglądają w ten sposób. Kawałek blachy na wiercony otwór, przyspawana do tego nakrętka. Tutaj, tak jak wspomniałem, jest tunel. Na tunelu jest przyspawane wzmocnienie. Pomiędzy tunelem a wzmocnieniem jest dość duża przestrzeń, także nakrętka się spokojnie tutaj schowa. Nie trzeba wiercić dziury na przestrzał. Teraz już zostało mi tylko i wyłącznie przyspawać to tutaj w tym miejscu. Tą blachę opuścić, przykręcić nakrętką i tutaj to tylnie wzmocnienie mam już gotowe, a później zajmę się tutaj tym przednim wzmocnieniem, będę się zastanawiał, jak to najlepiej rozwiązać. Także mogę już spokojnie teraz przystąpić do spawania i do montażu tej podstawy ręcznego.
No i tak, podstawa już jest przykręcona, tak naprawdę w miarę to szybko i fajnie poszło. Trzy blaszki, cztery dziury, cztery nakrętki, cztery śruby, trochę wiercenia, spawania i taką podstawę mam już przykręconą. No i teraz już na spokojnie mogę przystąpić do rozmierzenia ręcznego. Mam tutaj masę otworów wiercanych, blacha jest fajnie przygotowana, więc nie ma żadnego problemu, żeby taki ręcznik sobie ustawić tak, żeby mniej więcej nam pasował. Oczywiście jak ten ręcznik przyjechał, nie do końca wiedziałem, jak to ma być wszystko poskładane. Został taki jeden element do tego ręcznego. Przy czym okazało się, że ten element jest w momencie, kiedy skonfigurujemy go w innej pozycji, czyli rączka będzie paszała na prost, żeby za bardzo nam nie opadał. Tu jest dodatkowy element taki blokujący, można go sobie przykręcić. Z racji tego, że jest to używane do driftowozu, ten element u mnie jest zbędny, więc pójdzie na kosz albo będzie wykorzystany do czego innego. Jedynie nie rozumiem zasady działania tej blokady ręcznego, no ale w sumie no nie ma tutaj jak zamontować jakiegoś przycisku, żeby ewentualnie ten ręczny zaciągnąć i zostawić go w pozycji zaciągniętej i później ewentualnie rozblokować to, jak to jest w przypadku zwykłego ręcznego. Wiadomo, że tył jest rozpięty, ręczny idzie na linkach całkowicie do likwidacji, będzie tylko i wyłącznie hydraulika, więc w momencie, kiedy taki samochód gdzieś tam powiedzmy parkujemy, no to po prostu musimy ręcznie sobie tą zapadkę tutaj wrzucić i przyblokować ręczny do pozycji takiej, żeby samochód generalnie zatrzymał się. Później po prostu w momencie, kiedy używamy tego, tą zapadkę musimy dać na bok i bez żadnego problemu możemy taki ręczny używać. Dobra, ja sobie teraz już na spokojnie rozmierzę pod śruby mniej więcej, tak żebym wiedział, jak to ma być. Myślę, że w tej pozycji będzie w sam raz. Także teraz mogę już go na spokojnie tutaj na stałe przykręcić. Nie wiem, czy się nie pośpieszyłem z blachą. Będę musiał sobie ją popuścić na śrubach, żeby od spodu albo nakrętki, albo śruby po prostu poprzekładać. Także mogę spokojnie go w tej pozycji przykręcić. No dobra, biorę się do roboty. Tak, pojawił się mały, przewidziany generalnie problem. Dokładnie mówiąc, nie mam końcówek przewodów hamulcowych, czyli udało mi się dopasować tylko jedną końcówkę. Tej na wyjściu niestety nie posiadam, więc muszę te końcówki zamówić i poczekać, że one przyjadą. Teraz na spokojnie mogę się już zająć zakładaniem kokpitu, tym bardziej, że ten kokpit będę musiał trochę poprzerabiać, poprzecinać. Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu, jak to generalnie zrobić, czy go po prostu uciąć z dwóch stron i zostawić tutaj te wystające elementy tego stelaża, czy uciąć tylko jedną stronę, tą stronę zostawić. To myślę, że w trakcie montażu tego kokpitu będę się zastanawiał i improwizował na bieżąco. Oczywiście kokpit pójdzie do wymiany, tu już jest pomysł, co zrobić z kokpitem, ale to na razie nie zdradzam tajemnicy, zostawię to na inny odcinek. Zanim przyjadą końcówki, no to przygotuję sobie już mniej więcej również przewody hamulcowe. No i oczywiście muszę zrzucić most, całe zawieszenie z tyłu. Oczywiście pójdzie do remontu. Coś tam w tym moście tłucze. Już żeśmy znaleźli, że jest uszkodzona tuleja na moście, ale to jest od strzelania ze sprzęgła. Po prostu tuleja nie wytrzymała i ją generalnie szlak trafił. Także mam tutaj co robić. No, a teraz na chwilę obecną to po prostu poskładam ten cały przodek, żeby już mieć to wszystko tutaj z głowy.
Tak, jak widzę, że kokpit Kobika pasuje do wersji coupé, także mogę stwierdzić, że są one generalnie takie same. Nie wiem, czy na chwilę obecną tak dobrze przyciąłem, czy nie lepiej byłoby zostawić ten kawałek tutaj, żeby zasłonić ten kawałek stelaża, który tu się znajduje. Teraz już zostało mi tylko poskracać to wszystko, pozakładać zaślepki, wrzucić licznik, jakieś tam te panele od nawiewu, kratki nawiewowe. Nie wiem, chyba to też utnę. Ciężko generalnie teraz stwierdzić, tak jak mówiłem wcześniej, kokpit pójdzie do wymiany, jest już pomysł na to. Ważne, że ręczny zmieścił się tutaj pomiędzy kokpitem a wajchą. No i teraz już tylko poskładanie tego wszystkiego, auto w górę i biorę się za zawieszenie i za podłączanie tej hydrauliki. Wszystko już mam tutaj z przodu, powiedzmy przy kokpicie, poskręcane. Zostaje to w takiej konfiguracji jak teraz. Chłopków oczywiście nie zakładam. Osłony słupków przykręciłem tylko na jedne śruby i tak to będzie wszystko z powrotem demontowane. Został panel klimatyzacji z powodu tego, że klimatyzacja jeszcze działa, to niech sobie jeszcze jakiś czas tutaj pochodzi. Zostawiłem, na razie zostawiam ten tutaj element, kawałek elementu tunelu, osłony tunelu. Zawsze jest gdzie tą nogę oprzeć, nie ma tutaj tych ostrych takich kantów. Później się będziemy zastanawiać, co tutaj ewentualnie sprytnego wymyśleć. Dalej czeka oczywiście na końcówki przewodów hamulcowych. No i co, przewody oczywiście tutaj pozawijałem, poduszki są już, można powiedzieć, zdemontowane, zostały jedynie kurtyny powietrzne. No i teraz generalnie zostało mi już wziąć się za rozkręcanie tylnego zawieszenia, także ja powoli w tym odcinku żegnam się z Wami, a oczywiście zapraszam na drugi odcinek, tym razem już pod samochodem.